Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Przyjechaliśmy do Kostrzyna. Ostatni raz, jak żeśmy tutaj byli, to w trakcie powodzi, jak ta fala kulminacyjna miała przechodzić. Dzisiaj już jesteśmy po tym wszystkim i tak pokażę Wam, jak to wygląda w chwili obecnej. Za mną jest wał, za którym płynie Odra. Jak byliśmy w czasie powodzi tutaj, to ta woda sięgała wału. Było jedno lustro, nagranie również stąd było robione, a teraz obraz jest taki, jak widzicie, stary Kostrzyn. Ludzi jest dosyć sporo, przyjeżdżają tutaj. Kiedyś przechodził on czasy świetności, twierdza starego Kostrzyna jest owiana piękną legendą, piękną historią. Dzisiaj już po starym Kostrzynie zostały tylko zdjęcia z czasów przedwojennych. Niestety w czasie wojny stary Kostrzyn ucierpiał w 99%. Został dosłownie zrujnowany doszczętnie. I ja pamiętam jeszcze z czasów dzieciństwa, jak przyjeżdżałam tutaj, będąc dzieckiem, na wakacje, tu były działki, na których ludzie uprawiali warzywa i z kuzynem chodziliśmy po tych ruinach. Niestety przez te dziesiątki lat ruiny popadły jeszcze w większe zgliszcza. Wszystko zarosło chaszczami. Część została starego Kostrzyna odbudowana, ale to odcinek nie na dziś. Tutaj chcę pokazać, jak wygląda świat po przejściu wody. Szaro, buro i brudno. Kupa butelek, kupa syfu. Niestety tak to wygląda. Woda zostawia po sobie bardzo nieprzyjemny obraz i nieprzyjemny zapach. Po prostu śmierdzi. Może tu w tym miejscu jeszcze nie tak bardzo, ale na łąkach, na rozlewiskach, tam, gdzie będziemy za chwilkę przyjeżdżać, to jest po prostu odór. To jest taki zapach typowy chyba dla przejścia dużej fali wody. A dobra, jak już tutaj jestem, to przejdę kawałek, pokażę. Najpierw zacznę od łabędzia, który tam stoi, czyści sobie piórka. Nie widzę drugiego, jest jeden. Być może drugi gdzieś tam pływa. Łabędzie są ptakami monogamicznymi, czyli takimi, które wiążą się w pary na całe życie. Wysiadują razem młode, wychowują je. Tu płyną kaczuszki. No i ruiny starego Kostrzyna. O, jest młody! Za chwileczkę podejdziemy. Zobaczycie go wyraźniej. Fosa, która zawsze okalała stare budowle, stare twierdze, zamki. To był system przemyślany, służył częściowo do obrony. Łatwiej było sforsować twierdzę, zamek, jeżeli nie okalała go woda. A woda stwarzała już jakąś przeszkodę, jakąś barierę. Tak i tutaj w przypadku starego Kostrzyna też woda go okalała. Piękny młody, jest jeden. I teraz, no nie wiem, tutaj nie powiem, czy tych młodych jest więcej, czy jest tylko jeden młody łabądek. Widzę jednego. Drugi może gdzieś z mamuśką, bądź z tatuśkiem. Zresztą rodzeństwa pływa dookoła tych murów ruin. Patrząc na te ruiny, moja wyobraźnia działa na bardzo wysokich obrotach. Od razu widzę przemieszczających się tędy ludzi na koniach, bo oczywiście w czasach zamierzchłych, kiedy twierdza Kostrzyn powstała, nie było automobili, nie było pojazdów na kołach poza armatami. Były konie, były powozy i też takim właśnie transportem tutaj się przemieszczano. Później już
przed wojną oczywiście automobile powstały i one się tutaj też poruszały. Szły tędy tramwaje, była linia tramwajowa. Zachował się jeszcze pierwotny bruk. I drogi, które są zrobione na takich brukach, są nie do zdarcia. Są fragmenty, gdzie jeszcze takie drogi są. Nie ma dziur, nie ma zniszczeń, a dzisiejsze jak się zrobi, od razu pękają, dziurawieją i tylko co chwilę naprawa. Ta część jest już odrestaurowana, co widać, po nowej cegle, ale wszystko jest odrestaurowane na wierny wzór, taki jaki był. Częściowo jest tylko odsłonięte. O, tu w tym miejscu jest cegła pierwotna. Ta bramowa jest już odnowiona i współczesna. Jak każda twierdza miała wjazd i wyjazd, tak i w tym przypadku tu bramą chyżyńską był wjazd, a wyjazd był bramą berlińską po drugiej stronie, ale tam aż dzisiaj nie będę szła. I ta część zwana była bastionem Filip, w której teraz znajduje się muzeum znajdujące się w lochach, które to są odgruzowane. Dzisiaj tam nie wejdziemy. One niestety w czasie powodzi zostały podtopione, mimo że usilnie starano się zabezpieczyć je, żeby ta woda nie podeszła. Jednak ona podeszła, bo te lochy są dosyć nisko i weszła ta woda. Tu cała ta promenada jest już odbudowana. Część spacerowa. Zdjęcia, które się zachowały, pokazują, jak ówczesna elita tędy spacerowała z parasolami, w długich sukniach, w eleganckich garniturach. No wtedy to się nazywało frak. Spacerowali tędy, podziwiając Odrę i drugą część Kostrzyna, bo po drugiej stronie Odry jest Kic. Druga część Kostrzyna. Kunszt budowniczy tamtych zamierzchłych czasów był bardzo misterny, co już niejednokrotnie mówiłam na swoich filmach. Wykończenia były staranne, przemyślane. Przykładano wagę, aby każdy detal współgrał z daną epoką. Zachowało się wiele takich misternych zdobień, chociażby w Szczecinie nawet na tych starych kamienicach są takie eleganckie wykończenia, przemyślane, fantazyjne. Dzisiaj budownictwo jest takie oklepane. Dla mnie jest to taka monotonia. Tutaj nawet te sklepienia są fantazyjne, łukowate i wyglądają, jakbyśmy się przenieśli do innej epoki. Tak właśnie wtedy wyglądało budownictwo, taki był styl. No dzisiaj niestety tego już nie ma. Oczywiście tu te okienka, może paść pytanie, co to jest, do czego one służyły. To były okienka wartownicze, ustawione były w nich działka, wlotki na sprzęt maszynowy, czyli karabiny. Służyło to do obrony, do obserwacji, no bo tak jak już na początku mówiłam, to była twierdza. Twierdza Kostrzyn, która na ówczesne czasy była nie do zdobycia. Świetnie strzeżona, bardzo dobrze położona, bo tutaj chroniły ją tereny podmokłe z jednej strony Odra, z drugiej strony Warta. Dookoła fosa, woda, jeszcze raz woda, bagna i bagna. Także w zamierzchłych czasach, jeżeli ktoś sobie poczyta historię starego Kostrzyna, no to doczytacie się, że była ona na tamte czasy nie do zdobycia.
A dzisiaj zostało tylko wspomnienie, masa ruin i ta część, która została odrestaurowana, to pokazuje, jak to wszystko było misternie zrobione. No i rozpala myśli takich fantastów jak ja do granic możliwości. W tym miejscu jest zalew Warty, płynie Warta i są jej takie naturalne rozlewiska. Tutaj jest Park Słońsk, słynny rezerwat Ujście Warty. I jak ostatnim razem Wam pokazywałam, to wszystko było zalane. I dzięki tutaj właśnie rezerwatowi Słońsk nie było tak wysokiej wody jak w 97. Tam w oddali, nie wiem czy to widać, ale wszystko było pod wodą. Teraz zostało tylko szaro, buro i ponuro, tak jak po wodzie. Warta jest już w swoim korycie, opadła. No i tak jak mówię, no ten rezerwat przejął masę, naprawdę ogromne ilości wody. I tu teraz Wam powiem, że mówi się o zbiorniku w Raciborzu, że jest on potężny. Owszem, jest, ale sam rezerwat, ujście Warty jest w stanie przyjąć 3 razy więcej wody niż tamten zbiornik w Raciborzu. Ostatnim razem, jak nagrywałam film, pokazywałam wodę w czasie fali kulminacyjnej. Wspominałam o miejscu, gdzie Warta swoje wody łączy z wodami Odry. I dzisiaj w tym miejscu jestem. Ostatnio takiej możliwości nie było, bo ona już wylała. I to jest tutaj, poniżej Kostrzyna, między Kostrzynem a Drzewicami, widać po lewej stronie wody Warty, a tutaj po prawej stronie Odry. Teraz płynie ona sobie spokojnie, leniwie, błyszczy w słońcu. Widok jest przyjemny, napawa swoim kolorem oczy, uspokaja, a jeszcze nie tak dawno siała postrach, narobiła na południu kraju bardzo dużo nieszczęść i spowodowała wiele łez. Zaczął powiewać delikatny wiatr, tafla wody delikatnie faluje i w słońcu niesamowicie błyszczy miliardami gwiazd. Pięknie to wygląda. Szum wody niesie takie ukojenie. Szelest traw wprowadza w taki nastrój. Po drugiej stronie już jest państwo niemieckie. Drzewa pozbawione liści też wyglądają pięknie. Uwielbiam, co niejednokrotnie też już mówiłam, drzewa pozbawione liści. Wtedy można obserwować ich konary, kształty, widać całe ich piękno. Gdy są liście, no widzimy kulę zieleni i tyle. A teraz każdy krzak, każde drzewo wydobywa z siebie głębie swojego piękna. Obraz całkiem odmienny od tego, który pokazywałam na filmach wiosennych, letnich. Teraz wszystko jest zeschłe, takie pozbawione tej soczystej zieleni. Nie ma liści na drzewach, ale mimo to jest pięknie. No musicie przyznać, że jest pięknie. Ujście Warty do Odry zostało już za nami i jesteśmy między Szumiłowem, które administracyjnie jest już Kostrzynem, zostało teraz dzielnicą, a Kaleńskiem. W ostatnim odcinku z wody pokazywałam to miejsce, była woda tutaj aż pod drogę, dzisiaj jej nie ma, została tam jeszcze w rowie, ale to jest normalne, ona w tym rowie jest praktycznie cały rok, no chyba że stan Odry jest tak niski,
że i rów wyschnie, no to wtedy jej nie ma. Pod Kaleńskiem też już ani śladu wody. Ten pająk był cały zalany, woda widać pokąd była, bo zostały śmieci. Dzisiaj nie ma ani kropli. To, co miało się cofnąć, to się cofnęło, a reszta wsiąkła, wyparowała. Ziemia jest tak spragniona wilgoci, że tam, gdzie ona została, to momentalnie zaczęła wsiąkać. Jedziemy teraz na pola. Zobaczcie, jak jeszcze facelia kwitnie. Warunki ma teraz sprzyjające. O, kotek! Kiciuś! Ale ładny kotek. Rudo-czarno-biały. Facelia ma sprzyjające warunki. Kwitnie przepięknie. Wilgoci ma, bo po tej wodzie wody gruntowe poszły troszkę w górę. Jest ciepło, no i kwitnie. Pszczoły noszą jeszcze sobie pyłek, noszą nektar na takie bieżące potrzeby. A tam jeszcze impreza jest na paintballu. Wody nie ma, zeszła. Pod lasem na bagnach błyszczy się jest. Tam będzie się utrzymywała dosyć długo. To są naturalne bagna. I jak pamiętam, kilka lat temu one zawsze były pod wodą. Tam toczyło się życie bagienne. Później niestety przyszły lata suszy, bagna wyschły i były koszone. Ostatnie lata koszono trawę, nasiano, a teraz są pod wodą. Pola powysychały, będzie można zacząć już przygotowywać glebę do zimy, wywozić obornik. Podjedziemy jeszcze za las. Jest dzisiaj i Eciu do tej pory się nie odzywał, nie pokazywał. Z ogrodu woda zeszła. Idziemy zobaczyć, może jakaś rzodkiewka się ostała. Kalarepa stoi. Buraczki te, które wysiewałam dosyć późno w lipcu, też rosną. Ale ta woda dała nam takiego kopa w tym roku. Ogród był zalany 4 razy, że podjęliśmy tutaj radykalne decyzje. Zmiany będą dosyć duże, ale dzisiaj nie będę wam mówić. To będzie w kolejnych odcinkach już niebawem. Jakie zmiany zajdą, jakie decyzje żeśmy podjęli. Jak to będzie wyglądało w przyszłości. A w teraźniejszości Edziu jeszcze dojada ostatnie malinki, które się ostały. Ole malin! O, ja kręcole! Zobaczcie! Ale malinek! Rabarbar piękny był? Był. Woda go wykończyła. Padł całkowicie. Truskawki, jak cię mogę. Bida z nędzą. Bida z nędzą. Były ładne, przygotowane idealnie do jesieni. A teraz idealnie klapły. No, co prawda środki widzę wychodzą, ale. Rabarbar padł. Totalnie. I stoimy. Wpadliśmy w dziurę po bobrach. W tym miejscu kiedyś była droga. Droga leśna, przejezdna do naszych łąk za lasem. Prowadzi ona od pól, które są tam. Tu jest nasz lasek olchowy i nasze pola z ogrodem są za tym laskiem. Tu szła zawsze droga leśna, którą też jeździliśmy tam za las. I dzisiaj chcieliśmy przejechać, zobaczyć, jak tam woda wygląda. Droga, w ogóle tutaj nic nie było widać. I w powrocie, zobaczcie, wpakowaliśmy się w dziurę po
po bobrach. Tędy płynie Myśla, ta nasza lokalna rzeczka, która teraz już jest w korycie, już opada, bo i Odra opada. I tu było ładne koryto, takie jak widzicie przed sobą. I szło ono tam dalej do Odry. Bobrów jest masa. Patrzcie, jak to wszystko wygląda. Tutaj teraz ona ma szerokość odtąd aż do tamtych olch. To jest jedno wielkie bobrowisko. Tędy też wychodzą. Wyrąbały dziurę jak wojskową transzeję. Tu to jeszcze jest nic. Zaraz pokażę Wam, co dzieje się dalej. Pamiętam w tym miejscu dęby, przepiękne dęby. Jeszcze 2 lata temu one gdzieniegdzie żyły. Dzisiaj wszystkie są poschnięte. Dlaczego? Też Wam zaraz pokażę. Tu jest tyle bobrów, że nie mają co już ogryzać w pobliżu. Czepiły się sosen. Jest to śmieszne, bo bóbr nie czepi się drzewa żywicznego, które będzie zaklejało mu zęby. A jednak czepiły się sosen. Te sosny tutaj są ponadgryzane przez bobry, są okorowane. Bóbr no, jest zwierzęciem, które musi ciąć drzewo, bo zęby jemu cały czas rosną i gdyby nie ścierał ich na drewnie, to niestety siekacze górne zaszłyby mu na wargę i on by zdechł z głodu. On też się żywi takimi młodymi gałązkami. W tym miejscu nie ma już koryta rzeki. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Tutaj jest jedno wielkie bobrowisko. Przed chwileczką też, jak żeśmy wpadli w dziurę po nich, to 3 pływały sobie w tych tatarakach. W tym miejscu woda już nie płynie, bo wszystko jest zatamowane. Tutaj jest zrobione żeremie, są porobione zapory, tamy i one tutaj siedzą. Koryto, które płynęło luźno, swobodnie, tak jak w tym miejscu, tak jak tam, co przed chwileczką Wam pokazywałam, wygląda teraz tak. Drogi się zapadają, pola się zapadają. Nasze pole też co chwilę zmienia swoje granice ze względu na to właśnie, że bobry ryją dziury, podrywają. Traktorem wpadliśmy już nieraz w taką dziurę. Nawet Edek szedł, obchodził pole 2 lata temu, też wpadł po pas w dziurę po bobrach. Tak wyglądają nasze rzeki. Nieregulowane ilości bobrów, które rozrastają się już do monstrualnych ilości. Bobry muszą być, bo to jest zwierzę, które również występuje w naszym w naszych warunkach, w naszym klimacie i ono musi być, ale na litość boską, nie do czegoś takiego, żeby człowiek nie mógł normalnie funkcjonować. To wszystko się zapada tutaj przez pracę bobrów. Rzeki nie są w ogóle regulowane, sytuacja z bobrami nie jest uregulowana, nie jest unormowana. Wszystko wymknęło się spod kontroli. Te dęby są poogryzane. One są poogryzane przez bobry. Koryta rzeki, brzegi są poniszczone przez bobry. Tego problemu nikt nie widzi, a problem jest naprawdę ogromny. I on z każdym rokiem się niestety pogłębia. Do tego dochodzi zero regulacji koryt. Nie ma pogłębiania. Rzeki nie są w tym kraju pogłębiane. To też trzeba powiedzieć. Dzisiaj wystąpiła powódź. Szła ona Odrą. Widzicie na filmikach, że również pozalewało pola uprawne, pozalewało rolnikom ziemię. Są wyrwy, ta ziemia została zabrana, poniesiona korytem Odry i rozlewiskami. Gdzie ta ziemia będzie? Osadzi się na dnie koryta, czyli Odra jeszcze bardziej się spłyci. Nie jest ona regulowana.
Tego kiedyś nie było. To jest 40 lat zaniedbań. Słuchajcie, 40 lat się nic nie robi. Może gdzieś tam jakieś odcinki, kawałki są regulowane, są czyszczone, ale to są znikome procenty w całości kraju. Problem jest ogromny i o tym się nie mówi. Tego się nie widzi. A takie sytuacje jak ta dzisiaj, no za chwilkę przyjedzie traktorem i my go wyciągniemy. To jest nie problem, ale takich sytuacji jest ogrom, a ile rolników połamało traktory przez właśnie dziury po bobrach. Koło urwane, przód urwany, cały most zerwany. No o tym się nie mówi oczywiście. Problemu nie ma, prawda? Wyciągnęliśmy go. Nie, nic się nie stało. Dobrze, że koła nie urwały całego tu przodu. Patrzcie, jaka dziura. Tu zaczął podkopywać szpadlem i co podkopał, to koło głębiej się zapadało. Tam jaka dziura. Wróciliśmy do domu. Odechciało nam się już dalszych wojaży za las. Nie pojechaliśmy. Trochę się wystraszyłam, że może urwało się koło, że może zawieszenie poszło. I tak jak wracaliśmy do domu, to z duszą na ramieniu, czy coś nie stuka, nie puka w samochodzie, bo to wiecie, jak to jest, nie? I tak z jednej strony walka z wodą, tak, się skończyła, to zaczęła się, właściwie trwa nadal walka z bobrami. Powiem wam, że nie wiem już, same przeciwności losu, jak nie woda, to bobry, jak nie bobry, to jeszcze co innego, no i tak wygląda życie na wsi. Narobiły, wszędzie ryją, wszędzie dziury, wszędzie to i dobrze, że my wyjechali, że to tylko tak się skończyło, bo w życiu bym nie pomyślała, że tam na tej drodze będzie taka dziura wykopana przez nie. No to ich wszędzie pełno jest, a co no. Na polach się... I tak to widzicie wygląda, no tak wygląda nasza rzeczywistość, nic nie jest regulowane, nic nie jest utrzymywane w ryzach pod kontrolą, wymyka się to spod kontroli. No i jest jak jest. Oj, trochę adrenalina była. Chyba kończę, zrobimy kawę. No podniosę, możemy. Chociaż ciśnienia mi nie trzeba podnosić, bo mam podniesione. Mam jeszcze swoje pomidory. A po co to chociaż podnosić? Dobra. Nie ma sensu. Dobra, bo jestem taka... Opadły teraz te takie pierwsze emocje i taka jestem jak flak. Sflaknięta, sflaczała. Życzę wam miłej niedzieli, właściwie już jak film się wstawi, to już będzie wieczór, to życzę wam miłego kolejnego tygodnia, bez takich przygód, jak nam się trafiła, bez wody, bez bobrów, bez niczego takiego nieprzyjemnego. Do następnego!